Witam z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o Bitcoinie do dolara. Mamy obecnie już poziomy w granicach właśnie 38 760. Zaliczyliśmy już taki bardzo ważny poziom 40 tysięcy. Także w dobrej kondycji jest sam Bitcoin. Kolejna kwestia. Warto przeanalizować rynek, ponieważ możemy rozróżnić takie dwie tendencje. Ogólnie wzrosty trwają od połowy października. Zaczął być tutaj widoczny ruch wzrostowy o pewnej tendencji, natomiast później mieliśmy taką konsolidację 3 tygodnie i następnie dalej bardzo szybką tendencję wzrostową. Jak szybka jest to tendencja, jak mocne jest nachylenie w tej tendencji, jest to mniej więcej w okolicach 4700-5000 dolarów wzrostu tygodniowo. Teraz nawet ta tendencja, można powiedzieć, że przyspieszyła. Także bez problemu, jeśli Bitcoin nadal utrzymuje tą tendencję, no to może sobie spaść do 33 tysięcy i dalej wzrosnąć. Tyle odnośnie tendencji, natomiast warto tutaj sprawdzić jeszcze wielkości największych korekt i w jakim swingu jesteśmy. Czy dalej jesteśmy w tym początkowym swingu aż od poziomu 3700 do 40 tysięcy? Otóż nie, ponieważ mamy tutaj przekroczenie krawędzi. Przekroczenie tej krawędzi było mniej więcej na dwa zakresy właśnie tej największej korekty overbalansu. Także jesteśmy już w tym swingu trwającym od dokładnie tego dołka w górę. Także należy przeanalizować już te korekty tutaj. Przybliżmy teraz wykres, usuńmy jeden z tych prostokątów i mamy dokładnie tutaj największą korektę, która co ciekawe powtórzyła się. I zauważcie, na krawędzi cena zareagowała wzrostem, czyli dalej potwierdziła ten swing wzrostowy. Mamy wzrost, mniej więcej zareagowała wzrostem na 2,5 tysiąca dolarów, gdzie cały ten overbalance miał w okolicach 2900 dolarów. Tyle odnośnie techniki. Ci, którzy handlują z krawędzi overbalansu, mają przewagę, ponieważ zauważcie, to nie jest tylko jeden raz potwierdzone. Tutaj ten overbalance bardzo często działa. Z krawędzi wejście mamy od razu wzrosty. Kolejny raz. Zwiększamy trochę ten overbalance. I zauważcie, z krawędzi mamy mocne przekroczenie, natomiast cena i tak wróciła do poziomu z tego overbalansu. Można było wyjść z pozycji, ale tutaj już była formacja w drugą stronę, ponieważ przybliżmy ten wykres i zauważcie, usuńmy te prostokąty, żeby nie przeszkadzały. Tutaj już przecież mieliśmy taką strukturę korekt, gdzie tutaj na krawędzi było wejście w pozycję short. Później co mieliśmy? Mniej więcej spadek. Załóżmy, że odmierzamy tutaj do samego dołu. Ten spadek był na dokładnie jeden zasięg, drugi, trzeci i czwarty. Cztery zasięgi spadku. Jeśli już tak analizujemy ten overbalance, no to warto sprawdzić tutaj też już ten swing wzrostowy. Tutaj ewidentnie była taka kolejny raz wykonana korekta. Zauważcie, że cena spadła, od razu wróciła do poziomu z korekty, także można było wyjść z pozycji. I kolejny raz. Zauważcie, że tutaj wykonaliśmy mniej więcej
korekty, która znów się powtórzyła. Czyli załóżmy tutaj znów reakcja na krawędzi. I znów kolejny raz. Jeśli od szczytu odmierzymy tę krawędź, to zauważcie, przebicie, ale znów powrót. Także była możliwość wyjścia. To tyle, jeśli chodzi o wielkości korekt. Nadal Bitcoin do dolara jest w swingu wzrostowym. I teraz warto się zastanowić, skoro jest w swingu wzrostowym, to czy istnieje taka metoda, która zarobiła więcej niż typowy long na Bitcoinie do dolara od samego dołu, czyli od dokładnie tego miejsca, czyli od poziomu mniej więcej 4000 aż do poziomu 40000. Czy jest taka metoda? Otóż jest. Jest to metoda wybiciowa. Na czym polega ta metoda wybiciowa? Polega na tym, że szukamy takich formacji składających się mniej więcej. Mamy środkową świecę, dwie poprzedzające świece są niżej, dwie następujące świece są także niżej. Zakres całej tej formacji to mniej więcej właśnie ten przedział. Teraz bardzo ważne. Kiedy następuje wejście? Wejście następuje dokładnie, jeśli przekroczymy tutaj punkt maksimum. Także tutaj mamy wejście w pozycję long. Gdzie mamy stop loss? Stop loss mamy na cenie minimalnej tej formacji. Target jest. Take profit jest równy stop loss, także target jest na tym poziomie. I teraz przejdźmy na wykres. Przejdźmy do praktyki. Poszukajmy takich formacji. Gdzie mamy takie formacje? Od razu widać, że taka formacja jest tutaj. Dwie poprzednie świece są niżej. Dwie następujące także są niżej. Także mamy wejście w pozycję long. Target osiągnięty. Kolejna formacja od razu jest tutaj. Mamy środkową świecę. Dwie poprzedzające są niżej. Dwie następujące także są niżej. Cały zakres jest mniej więcej tutaj. Target został osiągnięty. To znaczy tutaj target został osiągnięty właśnie. No, można nawet to sprawdzić. Ile wynosił ten target? Czyli mniej więcej jest to ten zasięg. I target został osiągnięty właśnie na szczycie tej świecy. Kolejna formacja. Od razu widać ją tutaj. Mamy środkową świecę, dwie poprzedzające niżej, dwie następujące także niżej. Także tutaj odmierzamy ten zasięg i mamy teraz target na poziomie 41500 lub 41600. W tych granicach dokładnie mamy target, wejście było tutaj na tej świecy, stop loss mamy poniżej formacji. Także sprawdźcie sobie taką prostą metodę na wykresie dziennym Bitcoina do dolara, że od początku 2020 roku zarobiła więcej niż nawet trzymanie Bitcoina pozycji długiej do poziomu 40 tysięcy. A zwłaszcza jeśli ten tutaj ostatni target wejdzie na swój take profit. Także prosta metoda wybiciowa, korzystająca właśnie z tego, że Bitcoin robi takie duże zasięgi. Teraz kolejna kwestia. A co jeśli Bitcoin nie wzrośnie do 41500, tylko zawróci teraz w dół? Zawróci bardzo mocno w dół i przebije teraz poziom tutaj minimalny, czyli 27800. Przecież tutaj jest formacja, ale w drugą stronę, środkowa świeca, dwie świece poniżej, to znaczy powyżej i te świece także powyżej. Także tutaj będzie wejście w shorta, a cały zasięg będzie ogromny, ponieważ zasięg jest aż tutaj do tej świecy. Jaki będzie wtedy zasięg tej formacji? Będzie to zasięg spadku aż do poziomu 18800 w te granice.
tu będzie target, tu będzie wejście w pozycję short, tutaj będzie poziom stop loss. Zalecam każdemu sprawdzić, jak taka metoda działała od początku 2020 roku, aby przekonać się, że ma przewagę statystyczną na rynku Bitcoina do dolara. Teraz taka kwestia. No to jeśli 2020 rok, ta metoda jest na plusie, to czy jest na plusie w 2019? Otóż także jest na plusie. No to czy jest na plusie w 2018? Także jest na plusie. No to czy jest na plusie w 2017? Także jest na plusie. Oczywiście na sam koniec, nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski, a ta metoda wybiciowa korzysta tylko i wyłącznie z jednej pozycji. Żadnych gridów nie potrzebuje.